Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 4. Przepraszam. No, możemy zaczynać, kontynuować rozgrywkę dalszą. Dobra, tutaj tak, wczytaj oczywiście. No, dzisiaj mamy sobotę. Jeszcze powinny dzisiaj się pojawić te filmiki. Tak mi się wydaje. Chyba, może. Nie wiem. No, w każdym razie. Kontynuujmy. Ja sobie zdesfragmentowałem dysk. No i na razie jest w miarę tych klatek, no chociaż 23 klatki tak średnio. O, medusta, kapusta, czerwona. Nastąp się. No. No czemu nie? Rzućmy okiem. Takie medusta jak kapusta. No tak. Takie me gusta jak kapusta. Więc tak. To w to miejsce sobie tak nic z tego czerwoną ślinką nic nie zrobimy. Aha, z tym. Czułością nie da się nic zrobić. No chyba, że wyzna się w jakiś sposób. Ale ja patrzyłem w internetach, nie znalazłem, żeby do Resident Evil 4 dało się jakieś zmniejszyć czułość. Opada. No chyba, że ktoś z was na jakiś sposób ogólnie, może jakiś program albo coś na stylu. To chętnie bym się dowiedział. No. Paczajta. Oczta, oczta! Dobra. Chodź się stary. Masz płytka. Też jestem co kalano. Z karate jestem jeszcze. Jak Chuck Norris z półobrotu. Półtora tysiąca. Petasu. Nikt wam się nie kojarzy z tym czymś. Więc tak. Ale mapę nie to. Rzućmy okiem. Tu się nie cofamy, nie mamy za bardzo po co. Kurde, analog mi się wyłączył. Ja mówię co jest. Dobra, tu mamy się cofnąć do tego i dojść. Pokaż kotku co ma w środku. Masz. Aha, że to mam klucz, to jest niebieski. Czyli bym musiał zsuwać tędy. To mi się wydaje. Nie, no tak, bo tutaj nie mogę przyjść, także tędy jest zasuwany. Tędy do tego na pewno. Dobra. Możemy przodować, to przodujmy. Że mogę się obrócić po prostu o 90 stopni, wezmę w lewo, w prawo. O, znowu? Ale niestrudzony ptaszek. Nie. Po co pudłować, jakby co? Pośmiewiste z ciebie robić się większe niż teraz jest. No tak. No to hopsa na dół. Dobry soczek, niezły. Chyba pamiętam, że ktoś tu będzie na mnie czekał. A tam dalej chyba. Dobra, stary. No się masz! Jak myślisz? Redzie. O, no tak, no jest! I o tym właśnie wam mówiłem. Red 9. I to jest porządna rzecz. Tylko bym musiał sprzedać coś tego. Bo to jeszcze będzie miał dodatek. O, widzicie kolbę? O tym właśnie mówiłem. O tej cholerze mówiłem. To jest to. Z tym całą grę przechodziłem zwykle. Już ma, widzicie, kopnięcie niezłe. 1.6, a ten pistolet, co mam teraz, ma 0.9.
gdzieś to powinien być. Nie ma, dobra, mniejsza. A najpierw sprzedajmy, więc cofnijmy się. Wezmę to tuning, mamy nowego. Do Reda. I do TMP. Dobra, to cofnijmy i sprzedajmy. What are you selling? Do strzelby ten 200 sztuk. Tego pani Shera. On, no nie powiem, się przydaje przy jednej rzeczy, gdy będą później przeciwnicy z tarczami, to od razu będziemy mogli się przebijać przez ten tarczę ich od razu też. Ale to jest... Ja wolę stracić jeden czy dwa pociski, trochę niszcząc tą tarczę i przebijać się przez nich dużo mocniej niż... On maksymalnie ma, sprawdzałem, 1,9, więc... Kicha. No taki plus, że dwóch może, nie na raz wtedy, ale... Dobra, sprzedajmy tego pana. Potrafimy, nie? Interes robić życia. Thank you. Cieszę się, co się cieszysz. Cieszę się twoim szczęściem, chłopie. Kupmy sobie Reda. A choice of an avid gun collector. It's a nice gun stranger. No moment, sprawdźmy, co to poje. Is that all, stranger? Ja, nic ciekawego. A wise choice, mate. Its ammo will penetrate. Anything. Wiem. Zajebisty jestem. No pewnie, że kupię. No jest chyba większy trochę, nie? Aha. Jest nieco większy. Dobra, to zróbmy sobie miejsce do niego. Więc tak. Tego poprosimy tutaj. Tego to miejsce. A gdyby tak. W sumie? Tego, którym to było. Tym. Nie tutaj. Tylko A nie, nie mogę tak. Dobra. Mi się coś papiery dzieliło. Ostatni z powrotem. No i weźmy... A, tą dziewiątkę. Ułóżmy. Dobrze, bo w niektórych grach nie można nawet obracać, jeśli takie coś jest do układania. Jakaś ta... To niektórych nie można wcale ułożyć. To jest dosyć delikatnie się zmawiając irytujące. To miejsce. Przepraszam bardzo was. Coś chrypałem ostatnio. To jest dobrze. Teraz noszę zabaweczkę nową. Boking do dół. Czy nam się ta kolba zmieści? Trochę z granatu będziemy musieli się trochę wyprztykać najpewniej. Jeszcze tak. Dobra, cofnijmy się. Thank you. Kolba. Is that all, stranger? No oczywiście, że kupuję. A, no tak. I ma rozmiar. To mi się coś pomyliło. Nie, do góry nogami nie, bo się nam jeszcze wysypie. Przepraszam znowu. Dobra, cofnijmy. Thank you. Wszystko co... Mógłbym chcieć, jest kupiony, teraz tuningujmy go. Dobra, Red, wybierzmy go. Siłę ognia. No już nie mogę nadzieć. Tempo przeładowania jest 2,20, dosyć długie. Powinnoś magazynka. No i git. I ten TMP. Nie, nie, nie będziemy kupować, takie mamy miejsce za bardzo.
come back any time. Wait. Follow me. A, zgubiłem, co biega. Połączmy to. A, pokażę wam, jak to wygląda, jest tak. Nie no, nie pasuje mi. Wiem, to może być nerwujące, ale to mi trochę nie pasuje, żeby to można było szybko wybierać. To musi być w ten sposób. To tu. To tak. Odłóżmy tutaj. Szkoda, że on trochę właśnie tego miejsca więcej zajmuje, no ale... Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dodatki to połóżmy ładnie. No działaj, dziewiku pewnie. Tak. Teraz połóżmy może... tam karabin. Tak jest. Najlepiej chyba jak na razie. Pisał też najlepiej miałbym u góry, no ale nie będziemy już tak szaleć. Najwyżej między nagraniami się powie jeszcze bardziej ostateczności. Więc tak. Tak no. To tutaj elegancko. No i mamy 6 klatek wolnego miejsca. Dobrze, dobrze. Użyjmy tego pana. Obejrzymy go. Mocniejszy pistolet 9 mm. Z tym bardzo długo chodziłem i niech on jest sobie. Patrzajta. Niby się trochę też trzęsie, ale na pewno mniej niż tamten. A poza tym teraz patrzcie. Tak się trzyma normalnie, prawda? No teraz dodajmy kolbę. Obejrzymy ją jeszcze. 80 siły, co to nawet sporo, jeszcze celna się większa. To jeszcze taka kabura robi. Tak, rzeczywistości, z tego co pamiętam. Połączmy z razem. O. Teraz patrzaj tak. Widzicie jaka celność? Za to tą broń właśnie uwielbiam. Według mnie bardzo dobry wybór. Bo mam tu wrażenie, że coś mi zaraz będzie chciało znowu. Dziesięcioma bojami? Myślę, że miał większy. On ma chyba najmniejszy magazynek z tych pistoletów ogólnie. Co? Kwadrans spierdzieliłem tak. Się bawiłem z tym. Węże chyba są tylko w tych skrzynkach takich małych. No właśnie. Wykorzystajmy to. Doskonale. Wait. Ciekawe, czy on za mną pójdzie. Czy zostanie? No, przyszła. Wait. Tam sobie na paruba. Najpierw się trafić. I też mam wrażenie, że będzie mnie gonił z piłą mechaniczną gościu. Follow me. Co chodź tu. No chodź, chodź, nie mów też na nim już mi wejść. Będę się cieszył. O! Bardzo dobrze zrobiliśmy. Chodź tu, chodź tu. Tak jest. Teraz się posuń. Posuń się. Zrób miejsce. Ashley. Dziewczo drogie. No. Wait. I teraz stój. I nie ruszaj się. Wujek Leon pobawi się. Snajpera. Odgłosony. Idzie paruwa. I to ładowanie z łódki. Ojej, jak mi się to podoba. A to co jest? Uszy się bolą?
ten mogę bliżej spojrzeć. Nie, typa. No, pan pierdolet, gdzie on jest? Tam ktoś stoi, czy mi się zdaje? Lorneczka by się przydała. Głupia rzecz, ale cieszy. Szczególność czasami. No i łapię, że miałem kiedyś wadę wymowy, ale żebym tak aż i szyj, czy jak wywalnięty. A, stoi. Siemasz, Heniu. Coś? Aha, musiała dostać nowy. Boli, nie? Kolano. Serio? Masz biodro. Nic nie zostawił. Jak tu Asia by siedziała, to tak będą mieli większe problemy, żeby ją porwać. A ja się ich pozbędę tak, bo mam wrażenie, że to będzie czekało na mnie znowu z piłą, gościu. Bolało, co? Róż dupę. No, prosimy pana. Hejo! Hejo! Serio, następny? Cholera jasna. Masz po jajach. Nie tak, to tak. Takie jaja. Pancerne jaja 2. No. Chodź tu i się nie zesraj. Dobra, gościu jak spodobał. Ja wyrypałem na niego trochę więcej amunicji niż chciałem. No, chciałem, żeby to przyszedł, nie wiem dlaczego mnie nie gonią. To mi tak dosyć też można by rzec, średnio się podoba. Bo chciałem, żeby się wszyscy tu zlecieli, ale tutaj im to tu ładnie. Jak to mam z amunicją? Spoko. Jeszcze nie jest źle. To snajperki mamy też. 4 magazynki właściwie. Co? Nie zwróciłem uwagi, co ona powiedziała. Powiedzcie mi w komentarzu jakimś. Tylko you. Ale co? Pervert? No cholika. Ale tam chyba raczej nie powinien z nas jej wydymać. Na znak. No tak myślę. Siedzi. Czeka, widać ją. Także... Sprawdźmy tam to. O, że płatka. Kij diabeł. Skąd? Siemasz. Na razie. Chodź tu. Nie będę marnował amunicji jak walnięty. Na byle papsko. Ja pierdzielę, co za durne. Jaką strzelę ten durny łeb. A nie mogę. Kobieto. Co? Dziękuję pani. Że pani nic nie miała. No wiecie, tak się wolę, nie lubię rzucać tak na pały od razu. Ja wolę tu powolutku to sprawdzać wszystko, więc nie miejcie mi tego za złe. No. No. Nowy model wideo. Coś mi się zdawało, że... Headshot. Zielona pewnie. O. Wy tak będziecie na serio po kolei wyłazić?
Ja bym wolał, żebyście wszyscy przeszli. No, pokaż. Jak chodzisz. To jest piękne, że można by zlała się lepiej. Zabolało, co? No to na drugą nóżkę, co? Tylko tak myślałem. Kobieto, taka biedna musisz być, serio? Nic? Twoi ziomkowie mieli po kilka tysięcy petasów. Ej, czemu guzik nie zadziałał? Aha. Dobra, poczekam. Ciekawe. Na tym miejscu śledzio będzie. A, to... Chodź tu. To ma kopa, co? Tak bym musiał jeszcze kilka wydać. Co już? Tymczasem. O ty! Nie podejrzewałem, że aż tak mi sięgnie ładnie. No to się zdziwiłem. No ja podejść bliżej. Co? Się nie odstaj. Dziękuję. Miej coś lepiej. Kupę śluzu. Weź się tu z nimi dogadaj, co? Ludziska. Więc... O, to będzie lepszym pomysłem, bo ponieważ ludziska, zwiększymy też ogólny poziom naszego zdrowia. O, mogłem też Ashley trochę tak leczyć takiego bufa, ale ja wolę siebie leczyć. O nią na tle dbam, że jej praktycznie nic się nie dzieje nigdy. Kleczkawkę jeszcze dostałem, serio. Jak nagrywam jeszcze, jak zacznę czkać, to dopiero będzie ciekawie. Plum. Tej pułapce podziękujemy. O, tam jeszcze. Dobra. Proszę pana! Może pan pokazać drogę? Rośnie? Rośnie. Ale nie było najgorzej. Jeden z bogatszych gości w tej wiosce chyba. No i teraz zaczyna się grać dużo lepiej. Dobrze, sięgnąłem. Teraz to. A w tym razie mordy nie drze, także... A tu coś mi będzie chciało? Nie. Dobrze, to mi pasuje. Dopóki aż się nie drze japy, to nie jest źle. Nawet gdyby, to będzie musiał na pewno tam któryś wejść. Żeby ją... dobra. Nie wiem, już nawet tego mówił. Dobrze, co my tu mamy? To sprawdzone. Sprawdźmy teraz te budynki po prawej. Co to? Niby lornetka jest, nie? No, przecież sprawdzaliśmy... Tam to... Jak wchodziliśmy do tej wioski, prawda? To sprawdzaliśmy. Szkoda, że nie możemy jej tak odtworzyć. No chyba, że jestem głupi i nie wiem, jak to zrobić. Nie. No, tym też nie. Tym mi też nie. To wiem. Dobra. Jak to? Co to było? Jak myślicie, ktoś jest z domu? Średnio. Ciekawe. Wywalone? Normalnie sprawa dla detektywa Rutkowskiego. A, skoro mogę, to pchnę. Nigdy nic nie wiadomo, co im tam może do łbu strzelić. Tu ktoś będzie. Ciągle coś mi się myli. Do pistoletu, to strasznie nie jest dużo amunicji. Jak tego dorwę, lepszy niedługo chyba powinien być. Pistolecik jakiś maszynowy. Mogę na tą amunicję 10 metrów. Niebieską. To...
zacznę w tamtym właśnie tylko strzelać. Pusto. O, to za chwilę sprawdzimy. Ale zobaczmy też tutaj. A czemu mnie? Nie no i wszystko w tym porządku by darło. Ja bym miał też znacznik by się chyba świeci na czerwono. Co? Może być. Ale tu wydamy masę kasy, chyba pół miliona praktycznie na ten pistolet, ulepszenie jego maksymalnie. Coś około pół miliona. Więc nie mało, nie? O! Gdzie masz? Chodź, sorry. Kici, kici. Co? Ja ci tam halfika, chodź tu. Ty. No. No i co? Jeszcze raz? Ja chciałem go już rozdziewać. No to jest samo z tego pistoletu. Aż już koptem rzuciło. A, tutaj wchodziliśmy. Żebym mógł się... Jak obrót jakiś szybki, na przykład na 90 stopni, by się na pewno przydał. Ale teraz... Teraz, no nie, nie ma opcji. Teraz na pewno będzie coś właśnie w tym pokoju. Nie? Nie, naprawdę jestem trochę zdziwiony. Trochę. Delikatnie rzecz mówiąc. Już tak myślałem, że będzie wąż. Już dawno nie było. Wiecie, więc... Lepiej na ziemi nadmuchać. Dobra. Zawsze mogę ją zawołać, to dziewczę. Dopóki nic mordy nie drze, to się też za bardzo nie martwię. Ani ona, ani żaden... Jak oni się nazywają? Gaianos? Wirus to plaga, ale on tak, Gaianos. Jakoś tak. Follow me. Aha, nie może. Wait. To stój tam z dupą. Zaraz się tym zajmę. Ale to można sprawdzić. A czy tu mamy coś? Mamy. Bo warto przyjść tak na razie już. No, chociaż to jest 1000 petasów. A teraz zmieńcie sobie pierwszą literę. Oj, będziecie już wiedzieli na jaką. I wydźwięk już jest w ogóle inny. Tak, teraz zamknięte dechami, ale nic nie ma, dobra. Chciałem sprawdzić, czy nikogo tu nie ma. Jakby był, no to wiadomo. Kula w łeb i tym podobne rzeczy. Wszystko sprawdzone. Chyba. Powinno być w każdym razie. Lepiej jest to dziewczę. Wejść potrafi, ale zejść już niekoniecznie. A, nie mogę. Zapomniałem ten guzik. Bo zaraz powinienem przywołać. Te, patrz, tak się robi. Follow me. No nie wiem, czy ja bym zapał. No z takiej wysokości? No mogłaby być lekka, no ale bez przesady, żebym ją utrzymał. Z tej wysokości? Kurde. Wejdźcie sobie na dom i każcie, nie wiem, młodszemu bratu, a siostrze skoczyć. Nie wydaje mi się, abyście to utrzymali. O, się rozpędziłem. Na szczęście nie wpadłem w to. Zacząłem pierdzieli, tak trzepotrzysz. Dobra, zobaczmy, co to mamy. No w zasadzie to wiem, no trzeba się cofnąć zasadniczo, nie? Także... No, w sensie nowego. Patrzcie teraz. Chyba się informacja pojawi. Chowaj się i siesiu. No. Teraz możemy ją pieczątkę postawić i wysłać ją w kolejne do Ameryki. Będzie spokój.
wiecie co, taki plus, że... O, tam jedna perłowa siedzi. Nie jest taka ciemnota egipska, że nie wiadomo co. Tam chyba coś siedzi też. Tak mi coś się... zdawało. Co tym razem? Zapiszmy od razu. Mamy jeszcze połowę tego czasu. Niemal równą. Wow! Jak to wygląda z tą karabiną? Przydałoby się coś z tym zrobić. Albo strzelby, chociaż ten nabój wywalić. Bo za bardzo już ma miejsce, tracimy. Coś z tym cienko zaczyna się robić. No i weźmiemy sobie strzelbę, może pochodzimy. Tak, gdybym tylko jeszcze chciał to. A, to tym mogę się przełączać. Takie zdziwienie, co? Przywitajmy się z tym państwem. No, rzućmy okiem na mapę, może coś znajdziemy. Ale już w następnych lokacjach będzie ciekawiej. Dobra. Un forastero! Gdzie masz? Czerwone oczy. Nie wyjdę. No tu są bogaci trochę. Taki plus. No i gdzie on jest? Dobra. Dar mordę, ale już nie przyjdzie, no. Ale dobra. Trzech potrafię. Ruszą dupę. A, tam te pociski zostają. Wystrzelam co jeszcze. Już? Wystarczy? Cieszę się. Ty kurna cholera biedna. Dobra, zmienimy sobie na pistolet. A w sumie chodź tu, dziewczę. No i zaraz, lepiej z miejscem dysponujemy. Więc tak. Sprawdźmy to. Pod tą motwą. Niech na tym sobie wydaje, więc... No to... posprzątali! Albo zjedli. Taka dziura nie może przejść. O! Tam stoi. Jegomość. A tamtego jegomościa myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie... trepanacja z czaszki. Jak o tym myślicie? Co sądzicie o trepanacji czaszki? Tam wiem, co myślę wyżej, ale tego pana chcę najpierw. Serio, bo jeszcze taki... Powiedz, że tam coś zostawiłeś. Na szczęście nie. Dobra, teraz pani, uśmiech. Serio? Na razie. Też się cieszę. Aha, teraz widzę, że muszę się pospieszyć. Oż ty! Paruwo nieziemska.
Doskonale, krzyk. Doskonale. Użyjemy naszej nowej śmiercionośnej broni i zostawajmy jak najszybciej na górę. Tak, gdyby to jeszcze takie łatwe było. Coś czuję, że... Serio? Teraz nie mam czasu. Oj, było blisko. Spieszę się, szybko! Za chwilę może zniknąć. Dobrze, teraz możemy się bawić już. Jezu, co znowu? Patrzcie na to. I patrzcie, co oni potrafią. Co? Tam w sensie? Tak się gapisz tam? A, rzeczywiście. Posuń się, kurna dziewczę. Dobra. Jeszcze nie podniósł tej drabiny? Dobra. Masz kolano. Idioto. Dobra. To mamy. To sprawdźmy tutaj to. Bo możemy, nie? Oczywiście. Więc co zróbmy? O, widzicie? A tak byśmy nie mieli. Wiesz co? Wait. Właśnie. Przewróć. O, zaskoczył. Było blisko. Zasadniczo. Jak dla mnie trochę za blisko. Zdawało mi się. Na szczęście. Pokaż kotku co ma. O! Ciastko? Karmel? Czekolada! No, tak było. Me gusta! Zielona kapusta! To już nic? Nic. Nic, co by mnie usatysfakcjonowało. A co ciekawe, połamańce językowi nie są dla mnie jakoś szczególnie trudne. Chociażby stół z połowy mamy... Teraz nagle. Jak nagrywam, to nie umiem się wysłowić. Stół z połowy łamywanymi nogami. Więc to żaden problem. A tak tylko trochę seplenić jak wolnięty. Albo chrząż brzmi w Trzcinie, Szczebrzeszynie. To nie jest żaden problem. A tak to przychodzi z tego, dlaczego tylko pierdzie tak 3x3 się w głębi mieści. To zamknięte, dobra. To jest masakra. Nie? 39 minut niecałe. Co to było? Przeskocz? Ciekawe czemu... A, myślałem, że przez okno się pokazało, przeskocz nagle. Dlatego zgłupiałem, chciałem zobaczyć, jak to zrobi. Nie, no dobre, czekajcie. Da się jeszcze raz? To było dobre. A spróbujmy tak jeszcze. No, posuń się ładnie tak w tą stronę, w tym kierunku. Nie gdzie indziej, tylko tu. Tak, prawie idealnie. Może być. Dobrze. Teraz chodźmy w to miejsce. Średnio. Chyba, że... Wiem, brednym czasem jestem. Ale muszę sprawdzić, czy coś powie. Masz, hey, what are you looking at? Po prostu do góry spojrzę. Oh, you pervert. Dobra, pownerwiałem. Hey, what are you looking at? Oh, you pervert. O. Moment, chwila. Ten głos teraz mi taki znajomy się teraz wydał.
Moment, moment. Tak, teraz muszę rozkminić to. A ja to ustawmy to proszę. A ty chodź tu. Follow me. Rusz schowawę. No i to jest dobrze. Nic. Nic wartego naszej uwagi. Odbyłośmy się tego drogi. Bo co? A czemu by nie? Poza tym zacząłem teraz sobie grę niedawno. Fallouta online. Normalnie zeżar mi pół dnia życia, na dzień dobry. To ja bym mógł narzekać, byś się patrzył. Patrzcie. Umie zeskoczyć, tylko że się jej kurna nie chce. Widzicie? Co za babsko? Dziewczę ładne, zgrabne i powabne, a kurna leniwe, jak jasny gwint. A, siemasz, Janusz. Welcome. No, też cię witam, a tu się za mną zawiesić. Nie, nic nowego. Odpójmy. Nie mogę. To jest strzelbę. Ale nie chcę karabinu ani strzelbę, bo to się nie opłaca. On będzie miał chyba około właśnie 4, jak go maksymalnie ulepszę. To będzie już nieźle. Chociaż jeszcze jeden pistolet chciałem pokazać się jeszcze chyba z większym damage'em. Chociaż nie jestem pewien, czy to ten, czy to inny. Ale to się zobaczy w praktyce. Co mogę kupić ciebie, chłopie? Nic nowego w sumie, nie? Kicha, no dobra. A wczoraj? No mój cel, strzelby, karabinu, TMP. No nie wiem, no to mi się może przydać. Tak już kolejną chomikuje i chomikuje, ale to znaczy się, to jest normalnie grosze. Zapalający. Red. Simplanek, rubin, kufel. No to musimy pozbierać, to nie ma opcji akurat. O, teraz będzie fajna akcja. Tylko czy my to zdążymy? 15 minut? Myślę, że tak, bo chyba coś około 10 to będzie trwało. Akcja w domu. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, so we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Osiem klatek przy tym ala filmiku. Z Bożej łaski, kurde filmiku. Dobra, to będzie akcja w tym domku, o. What are we gonna do, Leon? Hate to say it, but we're sandwiched all right. Quick, in that cabin! Dla ognie. Dobrze ujęte, co? Pochodnie, o. Patrzcie, kogo spotkamy za chwilę. Chyba. Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Będzie Milusia. Ashley, upstairs! On ma fajną broń, tamten gościu. O tym właśnie mówiłem. Tak samo jak my. Dobra, mamy 3 chwile czasu, więc... Kurde, jak to brzmi, kurde...
Jakbym nie wiadomo co robił tym padem. Takie. Mieszanka wybuchowa wystarczająco? Chyba tak. Pewnie tak zużyjemy. A moment. No, właśnie na miejsce. O, miarę. I to będzie chyba strzelba najlepiej się nadawała na tą stację, na to ile ich jest. Ale dopóki będę mógł się bawił tym. Dobra. O, magista, czerwona kapusta. Wykorzystajmy to znowu. Wiecie, miejsca zaoszczędzimy od razu. Ale... No dobrze. Dobrze. Się zajmijmy tymi. Czy ja mogę być na zewnątrz? A, dobry efekt. Ty mnie dziabasz. Use this. Nie, no teraz będzie hałas strzelba potrzebna. Ja tu się nie mam zamiaru smarkać z nimi. Zostaw mnie. O kurna. Franco. No tak średnio, bo na końcu to trzeba dobywać, jak ja chciałem wejść sobie do tego inwentarza. Tak, dotarł do mnie, że nie żyje. Tu nic nie robiliśmy chyba. Chyba nie. Ale to zaraz posegregujmy, żebyśmy mogli to dowiedzieć. Chociaż tak, no się tu niepotrzebne. Dobra, zasuwamy więc. Pominiemy to, bo i po co? Dobra. Zawalić to! Muszę kaść około 400 zabić. Ja nie mogę przeskoczyć. No właśnie. Przepraszam, coś mi. Dobrze. Mi się przydała jeszcze jedna. Żółta. No ale. Gdzie chamie? Zostaw mnie. Thank you.
trochę tej amunicji schodzić, nie? Właśnie sobie radzi, co nie? O. Leon, upstairs. Dobra, dobra, chyba. Nie do końca o to mi chodziło, no ale... Zostaw mnie! Poszedł won. Spoko, jeszcze damy radę. No nie, serio? Ale mnie dziabnął. Cholera jasna. Nie zdążyłem obrócić się. I znowu to samo. No jak nie, jak tak. Wiecie co, on chyba od razu zapierdzimy na górę i tam będę siedział. Tu nie ma większego sensu inaczej. Biorę to. Biorę to. To nie jest zła lama ze mnie czasami, nie? Granat błyskowy. Mieści się jeszcze. No to już nie. Więc... wyposażmy się. On sobie chyba powiem poradzić. A ja sobie poczekam, muszę trzymać. O ty! Wiecie co? Zróbmy w końcu z tego pożytek. Błądźcie! Nie ma litości. Dostrzegam do pistoletu. Tutaj. Widzicie? Upierdzimy się.
mógł się chłopi latać. Ty też. No chodź. Serio? Chyba zatłukliśmy wystarczająco dużo. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Celność? Wow! Dupę urywa! Jaka celność! A, ta będzie ciekawie się dziać. Ale to w następnym odcinku już bliska, bo to mam 57 minut, więc to będzie nasz ostatni zapis. No chyba, że to będę mógł pozbierać te śmieci, także to jeszcze pozbieram najwyżej. Bo nie wiem, czy zostaną wtedy następnego odcinka. Aha. Przeskocz, chłopie, przeskocz. Ja bym wolał poprawdzie na zewnątrz walczyć. Co to? No właśnie. Szybko pozbierajmy to, co jeszcze może tam zostało. Nie wprowało, jeżeli nic. A, wszystko, co mogliśmy wziąć z takich rzeczy, to wzięliśmy. A nie. Wait, follow me. Nie wiem, czy te granaty nie posprzedawać, chociaż mogą się przydać z tym. Do walki z tym gościem. Leczył się, na pewno jeszcze nie będę. No. Chyba zdążymy się przez ten czas coś tam porobić. O, amunicja. Zawsze spoko. Welcome. No się masz. Got a selection of good things. Nie no, zawiodłem się. What are you selling? Do pistoletu, strzelby, karabiny, TNT. Zabijający, zapalający, ręczny. Posiłujące się przydają. Nic nowego. Dobra. A, nie ten kierunek. No, w sumie już moglibyście się z wami żegnać, więc dziękuję wam bliska za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na kolejne, zagrajmy w Resident Evil 4. No, to będzie atrakcja. Dziękuję za obejrzenie, na razie.